Cześć! Witajcie na kanale megadyskont.pl. A dzisiaj zobaczcie, cała wioska kolorowych smurfów. Mam też dla Was nowiutki album z naklejkami i w środku jest też gra i karty i różne cuda. Zaraz Wam wszystko pokażę. Zresztą spójrzcie, nawet ja się dzisiaj zamieniłam w smurfa, mam smurfną czapkę swoją i w sumie w ogóle już jest bardzo smurfnie, bo mamy tu wszystkie smurfiki i nawet te z Happy Meala i te z Kinder Niespodzianek, a nawet stickizy. Super, co nie? No to popatrzcie, nasz cały album z naklejkami jest mega kolorowy. Zobaczcie, jest od firmy Panini. W środku mamy pełno smurfików, tu jeden już na Was patrzy. A po drugiej stronie, o, spójrzcie, kolorowe naklejeczki. Papa Smurf, Smurfeka, Osiłek, są prawie wszyscy. A wszystkich możemy zebrać w środku. No to co? Patrzcie, co mam. Nożyczki i pociachamy sobie zaraz nasz album i go zaraz nam otworzę, ale fajnie. No dobra, to tniemy. O, smurfiki zaraz wyjdą na wolność. Woohoo! Dobra, wyciągamy cały albumik. I są też naklejki. To właśnie to, o czym Wam mówiłam. Mamy aż 10 naklejek w zestawie. No to popatrzcie, jest nasz album i smurfiki, mnóstwo smurfów będą szukać zaginionej wioski. No ale to już wiecie. O, a po drugiej stronie Gargamel razem z Klakierem. Widzicie? Będą szukać naszych smurfów i oby ich nie znaleźli. Smurfikom musi się udać podróż. No to zaglądamy do środka. O, i co tu jest? Pokoloruj ważniaka, ale wielki ważniak. Dobrze, że mamy małą ściągę, przynajmniej wiemy, jak go pokolorować. No i ważniak jest praktycznie dwukolorowy, więc na pewno będziecie mieli wszystkie kredki. A tu jest Papa Smurf. Uuu, Papa Smurf. Wow, po czym poznać Smurfa? Widzicie? O, malutki. I widzicie, macie tutaj mnóstwo wskazówek, jak super. Papa Smurf wygląda bardzo ładniusio. O, i co najważniejsze? Tu są nasze wszystkie smurfy są wypisane. Jest Papa Smurf, Ważniak, Osiłek i Ciamajda. I wszyscy wchodzą w skład wioski smurfów. Mamy tu nawet miejsca specjalnie ponumerowane na nasze naklejki, karty, różne cuda. To jest ogólnie wszystko w tym albumie. Jest mnóstwo miejsca. O, smurfetka, nareszcie smurfetka, widzicie? Ale fajnie, cieszę się, że mamy smurfetkę. Może nam się uda ją znaleźć w naklejkach. Tu są jeszcze zdjęcia z filmu. Wow, ale akcja. Będziecie szli na film? Jak już pójdziecie na film, to mi dajcie znać w komentarzu. Ja na pewno też pójdę na film, przecież muszę wiedzieć, co się działo ze smurfikami, czy im się udało wszystko. O, smurfy zawsze trzymają się razem. No i bardzo dobrze, tak przecież być powinno. Wszystko macie podpisane numerkami, więc nie pomylicie się z naklejką. Na pewno się nie pomylicie. O, przechodzimy dalej, zobaczcie. W poszukiwaniu zaczarowanego lasu. Wszystko tu jest, po prostu wszystko, ale mega fajnie. A wiecie, co to jest? O, to jest gra, nasza gra planszowa. Zaraz ją wyciągnę i pokażę Wam całą z bliska. No to spójrzcie, wyciągnęłam już naszą grę planszową. Wszystko tu jest opisane, jest cel gry, potrzebne rzeczy. Mamy też opisane, co jest, czyli mamy karty pionków smurfów, fajnie wyglądają, co nie? Są też karty szansy i naklejki żetonów. Mega fajnie. Dobra, otwieramy. Tylko się przygotujcie, bo ta gra jest wielka. O, dobra. Zobaczcie, odwrócę ją w Waszą stronę. O, tu jest start i musimy iść tak wokół. Uuu, o, tak, aż do mety, gdzie jest smurfetka i na nas czeka. O, mamy miejsce na karty szansy. Widzicie, wszystko jest opisane. To najważniejsze. Pola żetonu, wszystko będziemy wiedzieć, jak grać. Tu są nawet drabinki, a drabinka to taki skrót. Wiecie, jak się gra z drabinkami, no nie? Wszyscy wiedzą, że można po prostu ominąć część drogi i przejść gdzieś szybciej. Ale to trzeba mieć dużo szczęścia, żeby trafić na takie pole. No to spójrzcie, co jest na drugiej stronie. Cała masa smurfów i najważniejsze, zasady gry. Najpierw każdy gracz wybiera pionek smurfa i umieszcza go na polu startowym. Pokazywałam już Wam pole startowe. Później karty szansy układamy w odpowiednim miejscu, rzucamy kostką i zaczyna ten, kto ma największą liczbę oczek. Następnie wszyscy inni rzucają kostką i przesuwamy naszego smurfa naprzód o tyle pól, ile wypadło oczek. Kiedy smurf stanie na polu z poleceniem, trzeba je wykonać. Są też pola specjalne.
Tutaj wyzywamy innego gracza na mały pojedynek, czyli na liczenie kart żetonów. I ten, który posiada ich więcej, przesuwa pionek o 5 pól do przodu. Jest też możliwość pobrania karty szansy. Wtedy zabieramy kartę szansa i przesuwamy pionek do przodu lub do tyłu, zgodnie z poleceniem na karcie. A kto wygrywa? Ten, kto pierwszy dostanie się na metę. Super, prawda? No dobra, to zobaczyliście już grę, zostawię ją znowu, ona jest w środku albumu. Tu nawet jakiś nowy gatunek, super! O, smerfiki, ale mają jakieś przerażone miny. Smerfetka jest w totalnym szoku. Spójrzcie, o tu ważniak chyba się musi czymś wykazać, a ten jaki słodziak, urocze koło ratunkowe. Wygląda jakby trzymał dużego żelka, fajne, co nie? No dobra, tu papa smerf i serduszka w oknach, jak słodko. Wszystkie smerfiki są słodkie. Tu nawet jak się ukrywają. O, jeszcze więcej smerfów, ale to nowi bohaterowie! Jest też gradobitka, widzicie? Ale fajnie. No dobra, to jesteśmy już prawie na końcu albumu. Ile smerfów? To jeszcze, o, widzicie, jak fajnie gradobitka do pokolorowania. No to otwieramy naklejki. No to popatrzcie, mam dwie saszetki z naklejkami, ale zaczniemy od pierwszej. Jestem strasznie ciekawa, kto tam będzie. Nakleimy pięknie wszystkie naklejeczki. Dobra, otwieramy i słuchajcie, o, z brokatem! Spójrzcie, wow! Jakie super słodziaśne! Widzicie? Ale fajnie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Smerfiki w drodze. Jest też nasza gradobitka, strzela tutaj z procy, widzicie? Wow! Kolejne zdjęcie z filmu. Smerfik się chowa za kamieniami. Ciekawe, co to będzie za scena. Tu też chyba dzieje się coś strasznego. O, i wróciliśmy do początku. No to pierwsza saszetka za nami. To otwieramy kolejną saszetkę. Zaraz zobaczymy, co tam mamy. Uwaga, uwaga. No są, wreszcie. No, chodźcie na klejeczki, chodźcie. Nie chcą wyjść, słuchajcie, wszystkie. No, jeszcze coś tam zostało? Tak, no przecież. No to tu mamy nasze naklejki, poprzednie to były karty. Spójrzcie, mamy takie błyszczące z brokatem, złota i srebrna, fajnie. Jest też więcej smerfów i wszystkie to nasze naklejki. O, ważniak, ma jakąś probówkę w ręce. Smerfetka. O, widzicie, to jest druga strona karty, fajnie. Tu smerfy w pułapce, o nie, oby im się nic nie stało. To naklejamy nasze naklejki. Spójrzcie, każda naklejka ma po drugiej stronie numerek. Żebyśmy ponumerowali, ponaklejali na właściwym numerku, no to szukamy numer 130. Jest! 130! Super, widzicie? Wow, to nasza gradobitka, ale fajnie. Cieszę się bardzo, zobaczcie. O, i przyklejamy. No dobra, równo z linią, ale będzie fajnie. Uhu, przyklejona! Ła, od razu lepiej wygląda. Bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo. Mam też jeszcze błyszczące, jakieś takie specjalne naklejki. Numer 179. No to szukamy. Tak musimy trochę dalej, bo to wysoki numer. Same takie mam wysokie numery. 179, to słuchajcie, bardzo daleko. Nie ma już tego w naszym albumie. No to sprawdzamy na grze. No to słuchajcie, ja mam numerek 179, ale wyciągnęłam już całą grę i ona się kończy na numerku 174. Oznacza to, że to są nasze naklejki żetonów, czyli są to numery od 175 do 180 i dzięki nim będziemy mogli grać. No to spójrzcie, to są właśnie nasze naklejki żetonów. I każda naklejka ma takie dwa obrazki, które umieszczamy na karcie żetonu. Możemy też je umieścić w zeszycie pamiętniku lub gdzie tylko chcemy. Widzicie? Są takie same. Brakuje nam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć par. Ja w moim zestawie znalazłam aż dwie karty ze smerfami, ale miałam farta. Trafiłam na smerfetkę i gradobitkę, więc mam już czym rozpocząć grę i położę moje smerfy na starcie. To naklejamy resztę naklejek. Słuchajcie, ja mam najmniejszy numer 65, to będzie gdzieś tutaj. Jest numer 65 i pierwsza naklejka, ale fajnie. No dobra, słuchajcie, coś mi nie idzie w wyjęcie tej naklejki, ale
nie szkodzi, zaraz się chyba wyjmie. Trochę ciężko one odchodzą, tak Wam powiem tylko. Może moment, ja ją sobie odkleję. No to mam już naklejkę, uwaga, numer 65. Świetnie, przyklejamy do naszego albumu. Jest naklejeczka i są smerfiki, chowają się w lesie. To czas na kolejną naklejkę, tym razem numer 77. No to szukamy, będzie gdzieś tutaj. Jest, super, tu jest miejsce na naszą naklejkę. O, tym razem poszło łatwo, widzieliście? Smerfiki. Oj, ale to są takie zszokowane, to już je Wam pokazywałam wcześniej. O, widzicie? Ale fajnie. Smerfiki są. Następna naklejka, taka ładna, w ramce z brokacikiem. Numer 82. No to idziemy dalej. 87 to będzie gdzieś tutaj, na samym dole. Słuchajcie, już odklejam naklejkę. Taka ładniutka, błyszcząca, ale super piękna. Kolejny numer to 91. Dobra, to będzie już następna kartka tutaj, na samym środku. No, czy teraz też będę miała szczęście, żeby odkleić naklejkę? Bo trochę ciężko one się tu odklejają, wiecie? Naprawdę troszkę jest z nimi ciężko, ale zobaczymy może tutaj od rogu. No nie, to chyba chwilka dla mnie. A nie, patrzcie, idzie naklejeczka, udało się. Dobra, czasem trochę ciężej, ale się ładnie odklejają. I przyklejamy numer 91. Pięknie. No to został nam jeszcze numer 110. O, spójrzcie, taka smerfna naklejka. Numer 110, zgadza się? Tak, jest tutaj. No i naklejamy jeszcze numer 110. Uwaga, uwaga. O, teraz znowu ładnie poszło. Numer 110. Naklejony! Juhu! I zostaje nam ostatnia już naklejka, numer 115. No to będzie następna strona. Uwaga, uwaga, szukamy i... No nie ma, a nie, jest tutaj w samym rogu, numer 115. No i zaraz odkleimy naklejkę. No nie, z ostatnią też będzie problem, nie może być problemu. Spróbujemy z tej strony. Trzeba trochę się postarać, wiecie, żeby ona się odkleiła. Ojcia, nawet z rogu nie chce się nam odkleić, niedobrze. No to sekunda, a nie, czekajcie. Chyba się uda. O, jest, dobra. Odkleiłam. I jest naklejka numer 115. Ale ładnie, już mamy kolorowy album. No to rozpakowałam dzisiaj nasz album ze smerfami. Co Wy na to? Będziemy zbierać wszystkie naklejki. Zobaczymy, czy nam się uda wszystkie uzbierać i uzupełnić cały album. A wtedy będziemy mieli już całą kolekcję smerfów ze wszystkim, więc będzie naprawdę bardzo smerfnie. Jeżeli Wam się spodobał nasz album, napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzu. Powiedzcie też, czy chcecie zbierać ze mną naklejeczki, bo będzie bardzo wesoło z naklejkami. Pamiętajcie też o kciukach w górę, subskrypcji kanału tutaj i do zobaczenia. Pa!